pomimo pozytywnych opinii od wszelkich możliwych konsultujących specjalistów, lekarz uprawniony do badań kierowców może Ci wydać orzeczenie negatywne. Zapytanie żony mojego widza. Panie doktorze, mąż końcem maja miał kolejną wizytę w WOMP, na którą się normalnie zarejestrował, wyniki krwi w normie. Przypomnę Ci tylko, że tutaj sprawa dotyczy oczywiście badań za jazdę po alkoholu. Badanie psychologiczne bez zastrzeżeń, jednak lekarz badający nie wiadomo dlaczego nie był za bardzo miły. Rozumiem, że to też człowiek, ale przeczytał zaświadczenie od kardiologa, w którym lekarz specjalista nie miał zastrzeżeń do prowadzenia pojazdów mechanicznych pomimo bypassów. Zapoznał się z zaświadczeniem ordynatora szpitala pulmonologiczno-kardiologicznego, w którym jest napisane, że bezdech jest leczony i w chwili obecnej nie ma powodów zakazywać prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przeczytał wypis z terapii uzależnień, na którą mąż uczęszczał 8 tygodni, pomimo, że nie był uzależniony, co napisano w wypisie i co stwierdził lekarz hepatolog, że wątroba nie przejawia patologicznych cech nadużywania alkoholu i pomimo tego wszystkiego nie przywrócono mężowi prawa jazdy na ciężarówki i autobus tylko kategorię B, czyli wszystkie kategorie zawodowe mu zabrano, a została tylko kategoria B amatorska. I według mnie zostały podważone kompetencje lekarzy wydających zaświadczenia, lekarzy ordynatorów oddziałów specjalistycznych i różnych innych. Natomiast lekarz z WOMP wręcz powiedział mężowi, że jak będzie podskakiwał, to kategorię B też mu zabierze i zastrzegł, że nie powinien się odwoływać do instytutu, bo to mu nic nie da. Chciałabym poznać Pana opinię na ten temat. Czy odwołać się, skoro mamy tak mocne zaświadczenia, czy odczekać i ponownie stanąć na komisję WOMP? Nie zaznaczyłam, że zabrane kategorie są zabrane bezterminowo. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. No, czy tu czekać, czy nie czekać? W końcu za pewien czas, jak się pójdzie do tego WOMP-u, trafi się do tego samego lekarza. Wątpię, czy on jakąkolwiek opinię swoją zmieni, czy jego kolega zmieni opinię. No i przypuszczam, że trzeba podjąć jakąś akcję. Czekanie jest tu zdecydowanie bezcelowe. Natomiast oceniając stan zdrowia tego kierowcy, troszeczkę jak na prowadzenie zawodowe pojazdów, tych chorób jest dużo, ale nie badałem, więc nie będę się tam zbytnio wypowiadał i do rzeczy. Po pierwsze, wątpię, aby ten lekarz mógł zakazać komuś odwołania się od swojego orzeczenia, bo po prostu jest to Twoje prawo, które nikt Ci nie może zabrać. Ja Ci nie mogę zabrać, tamten lekarz Ci nie może zabrać. Masz prawo, jeżeli Ci się coś nie podoba, nie zgadzasz się z tym, odwołać. Wystarczy, że napiszesz parę zdań, nawet nie musisz tego lekarza widzieć na oczy, wysyłasz pocztą do tego WOMP-u, liczy się data tam stempla pocztowego i tenże lekarz, ta instytucja ma obowiązek wszczęcia całej procedury odwoławczej, która między innymi polega na przekazaniu całej dokumentacji, kompletu dokumentacji medycznej do instytucji nadrzędnej, a tą instytucją jest Instytut Medycyny Pracy. Natomiast jak się mają tutaj skrajnie odmienne opinie czy konsultacje różnych specjalistów, ale niestety z różnych innych specjalności, żaden, przypuszczam, nie był uprawniony do badań kierowców. No i jak to ma się do końcowej decyzji, końcowego orzeczenia tego lekarza? Otóż niezależnie od tego wszystkiego, to właśnie ten lekarz uprawniony z WOMP-u, czy jakikolwiek inny, na przykład nawet ja, jeżeli kogoś badam, to ja ponoszę odpowiedzialność za końcowe orzeczenie i jestem jedyną osobą, która ma pełny obraz sytuacji, czyli chorób nagle tutaj jest kilka i ja oceniam, czy jesteś zdolny do prowadzenia pojazdów mechanicznych, czy nie, a w tym przypadku to był lekarz z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. I nie przesądzam, czy miał tutaj rację, czy nie miał racji, kto miał rację, specjaliści, czy ten lekarz uprawniony, bo to właśnie powinno rozstrzygnąć kolejne badanie w Instytucie Medycyny Pracy, przeprowadzone w trybie odwoławczym. Także tutaj w zasadzie dla Ciebie na koniec przestroga, jeżeli jesteś kierowcą zawodowym, a nawet tylko amatorsko prowadzisz pojazdy, a potrzebujesz tego samochodu, czy tego motorka do pracy, to pomyśl,
parę razy, czy paręnaście razy, zanim wsiądziesz za kierownicę, nawet wczorajszy. Jest wiele sytuacji, kiedy policjanci łapią 1 stycznia, po jakimś długim weekendzie, po jakimś święcie, nawet czają się przy jakiejś tam knajpie we wsi czy innej, bo wiedzą, że wcześniej czy później ludzie wyjdą stamtąd jacyś wypici. Z własnego osiedla przedłużałem komuś prawo jazdy, gdzie człowiek wsiadł do samochodu tylko się przespać. Wsiadł pijany, tylko się przespać, położył się w nocy puk-puk, pan strażnik miejski go obudził. I pomimo, że silnik był zimny, pomimo, że kluczyki w ogóle nie były w stacyjce, skończyło się to sprawą sądową, i sąd uznał rację tego strażnika. Zeznania świadków uznał po prostu za niewiarygodne, że było to po prostu tylko wyszedł z grilla, otworzył samochód, wszedł z tego co pamiętam, pili trochę pokryjomu przed żoną, prawda? No ale niestety samochód stał na parkingu ogólnodostępnym, w sumie na niewielkim wrocławskim osiedlu, na którym mieszkam. I skończyło się to, jak powiedziałem, kara sądowa, jakieś grzywny, badanie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Szczęśliwie ten gość dostał prawo jazdy na 2 lata i do mnie przyszedł przedłużyć, prawda? Czyli tu się skończyło szczęśliwie, natomiast dla ciebie wcale nie musi się tak skończyć. I niestety te sytuacje są bardzo częste. Odzyskanie prawka staje się praktycznie niemożliwe. I głową muru czasami nie przebijesz. Wpadasz w jakieś tryby dziwnej procedury. Jeżeli jesteś osobą jeszcze starszą, troszeczkę chorowitą, to naprawdę, zaprawdę powiadam ci, nie wsiadaj. No nie wiem, co masz zrobić, ale wszystko, abyś w samochodzie wczorajszy się nie znalazł. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak miałeś jakąś sytuację, że wszystko się sprzysięgło przeciwko tobie podczas badań kierowców za jazdę po alkoholu, badań w WOMP, badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, badań w Instytucie. Opisz to w komentarzu pod tym wideo. Oczywiście, jak nie jesteś moim widzem tutaj, zasubskrybuj mój kanał. Linki do subskrypcji są gdzieś tutaj oraz tutaj. No i zapraszam cię do kolejnego filmiku.